Dlaczego? ¿Te vas a divorciar? Rozwiedziesz się? Wiesz, że nie mogę. Więc nic więcej. Po co ci pieniądze? Chcę kupić tuzin jajek. Uwielbiam sadzone jajka. Moczy się w nich chleb i do buzi. Zapomnij o tym. Jajka nie są do jedzenia. Więc po co? By zrobić interes. Kupimy je taniej, a sprzedamy drożej. Sprytna jesteś. Nie mów głupot. Jak się pan miewa, Ripetti? Niech pan na mnie nie patrzy. Mówi, ale nie patrzy. Przyszedłem, bo chcę ziemię dla swojej firmy. Co można zrobić? Mogę sprawić, że komisja wypowie się przychylnie o pańskiej firmie. Interesuje mnie to, żeby padli przede mną na kolana. Coś zrobimy. Ale pański rywal jest silny. Więc będziesz musiał go zniszczyć, Ripetti. Zapomniałeś, że znam cię od zawsze? Odkąd jesteś senatorem, jesteś uczciwy? Ile chcesz? 100 tysięcy wystarczy? Oszalałeś? Co z tobą? To za mało? Nie starczy nawet na początek. Wielu trzeba posmarować. Sądzisz, że jestem w tym sam? Ile? 400 tysięcy? To wielki interes. Kiedy będziesz miał centrum handlowe, zarobisz tyle w jeden dzień. To absurd. Zawieramy układ? Co ty wyprawiasz? Co ona zrobiła? Umyć szybę za 2 peso? Znasz tę, co rzuciła jajkiem? Nazywają ją szaloną kurą. Nie składa jajek, a rzuca nimi. Masz. Zobacz, co robisz. Lejesz wodę, masz 2 peso. Każde jajko 2 peso i będziemy milionerkami. Za 2 minuty. Przyjdą po to z agencji Martino. Dopilnuj, żeby tego nie złożyli. To plany. Dobrze. Ojciec, chce cię widzieć. Miałam do ciebie dzwonić. Nie mogę, to pilne. Powiedz, że mnie nie znalazłaś. Ale ja, tak, musimy porozmawiać. Mam spotkanie. Możesz mieć je tylko ze mną. Wejdź. Dlaczego? Nie wejdę. Może nie jestem śmieciem i porozmawiamy nie obrażając się. Ale kiedy indziej? Bo mam spotkanie. Chcesz kawy? Słyszałaś? Widziałaś tego kretyna? Żmiję wyhodowałem na swym łonie. Zrobienie kawy, a herbatę lipową.
Dwa peso? Nie prosiłem o mycie szyby, więc dlaczego to robisz? Ile kosztuje? Dwa peso. Mam ci dać dwa peso? Nie. Dlaczego? Zrobię to gratis. Mam ci być wdzięczny. Spadaj, Carlitos. Teraz nie jesteś mi nic winny. Wariatka. Mogę wam zrobić grzanki. To wystarczy. Dziękuję, Boska. Dacie sobie radę? Marta znowu uciekła. Idź. Marta jest szybsza od Formuły 1. Może i tak. Ale jej się nie uda. Myśli, że podrywając szefa ułoży sobie życie. Tak. Opowiadaj dalej. Chcesz poderwać pannę Wiktorię? Nie. Mówisz okropne rzeczy. Chcę ożenić się z nią. Kocham ją. Ale musi zwrócić na ciebie uwagę. Właśnie. Wiem jak. Wiem, co musisz zrobić. Co? Tajemnica. Jaka? Kobiety lubią tajemnice. Tajemnicze sprawy. Musisz powiedzieć pannie Wiktorii, że masz tajemnicę. Cyganka ci powiedziała. Taka na ulicy. Powiesz pannie Wiktorii, że chcesz zdradzić jej tajemnicę. Cyganka ci powiedziała. Nie jesteś zwykłym szoferem. Wyglądasz jak szofer, ale nie jesteś. Jesteś synem... To prawda. Synem hrabiego. Popatrz tam. Teraz tutaj. Zrób tak. Syn hrabiego. Drakuli. Ale śmieszne. Wydaje ci się, że jestem pierwszą naiwną? Weź się za robotę. Nie zawracaj mi głowy. Sama nie będę odwalała roboty. Rusz ten tyłek, bo za coś ci płacą. I tak za dużo pracuję. Księżniczka, za mało jej płacą. Uważaj, bo pobrudzisz sobie paluszki. Dostajesz forsę za nic. Ugryź się w język i zdejmij tego motyla z włosów. Weź się wreszcie za robotę. Dość tego. Dobrze pracuję. Sama widziałaś, czepia się mnie. Ona nic nie robi. Sama sprzątam. Uspokój się. Zaraz przyjdzie. Sama wszystkiego nie zrobię. Dobrze. Kretynka. Znowu kazanie? Tak. Jak zamierzasz do czegoś dojść, jeśli jesteś taka leniwa? Nie martw się. Dojdę do czegoś. A ten fartuch oprawię w ramki. Boję się, kiedy tak mówisz. Zawsze się bałaś. Dlatego masz tylko trzy łyżeczki i cztery talerze. Nie sądzisz, że ta pieśń była nudna? Tak. Co? To nie moja wina. Zawsze tak śpiewają. Ożyw trochę ten chór. Postaraj się. Dobrze. A co z tym spotkaniem w sprawie pracy? Thank you.
Proszę. To ja, Bernardo. O co chodzi? Pani Angelika. Czuję się źle. Wariatka. Chciałbym panią poprosić, żeby zastanowić się nad towarzyszką dla pani. Po co? Kimś, kto zająłby się pani teściową. Tak. Bernardo? Proszę podejść. Jak wyglądam? Młodo. Bo taka pani jest. Poczekajcie. To jest okropne. Uśpicie wszystkich. Idźcie do domu. Nauczcie się melodii. Nie chcę, żebyście fałszowały. A jutro macie śpiewać z życiem. Dalej. O Boże. Cholito? To na nic. Chór jest nudny. Mam pomysł. Może wezwiemy fanów Boca Juniors? Słowa i tak. Zostaw ich tam, gdzie są. Przyszedł pan, który cię przyjął. Chcę z tobą porozmawiać. Niech umrze. Nie szkodzi. Pójdę sobie. Proszę powiedzieć Carlitos, że proszę o wybaczenie. Proszę. Wersja polska, Start International Polska. Tekst Barbara Włodarek. Czytał Piotr Borowiec.